KGHM uruchomił nowoczesny blok gazowo-parowy w Polkowicach. Identyczne urządzenie powstało też w Hucie w Głogowie. Produkowana w nich energia elektryczna pozwoli polskiej miedzi na zabezpieczenie około 25% zapotrzebowania na energię. Wybudowane bloki wyprodukują nie tylko niezbędną i tańszą energię, ale też zmniejszą emisję gazów do powietrza. Wejście w budowę instalacji energetycznej opartej na gazie lokalnym ze złoża Kościany, wpisuje się w też strategię minimalizacji emisji CO2 do atmosfery. Bo dzięki tej inwestycji i inwestycji drugiej, którą niniejszym też pana ministra zapraszam, chodzi o Hutę Miedzi Głogów 1, spowoduje, że KGHM będzie emitował mniej niż połowę dzisiejszego stanu emisji CO2. Dzięki nowym blokom gazowo-parowym w razie przerw w dostawach energii z zewnątrz KGHM będzie mógł samodzielnie uruchomić własne zasilanie. My dzisiaj tymi blokami gazowo-parowymi jesteśmy w stanie w ciągu pół godziny zasilić maszyny wyciągowe jazdy ludzi w kopalni Polkowice-Sieroszowice, w kopalni Rudna. Dwa szyby jazdy ludzi pozwolą ewakuować całą załogę z podziemnych wyrobisk górniczych kopalni Lubin, Rudna, Polkowice, Sieroszowice. To jest element bezpieczeństwa, ale jednocześnie element strategii KGHM. Operatorem bloków gazowo-parowych będzie Energetyka, spółka należąca do KGHM. Bloki poza energią elektryczną będą jednocześnie produkowały ciepło. Zwiększą moc cieplną Energetyki o ponad 7%, a moc elektryczną aż o 42%. Wytworzone w nich ciepło ma służyć przede wszystkim KGHM, ale też mieszkańcom Polkowic, Lubina i Głogowa. Nasza załoga z dużym doświadczeniem podjęła się tego wyzwania, jest po szkoleniach. Szykowaliśmy się ładnych parę miesięcy do przejęcia tych obiektów, ale na dzień dzisiejszy obiekty są w pełni przejęte przez pracowników spółki Energetyka, w pełni sprawne, pracujących na pełnych parametrach. Podczas uroczystości uruchomienia bloku gazowo-parowego w Polkowicach obecni byli dyrektorzy wszystkich oddziałów KGHM. Nie zabrakło też przedstawicieli Ministerstwa Skarbu. To także jest, tak jak powiedziałem, dobre, przyjazne, w wysokich parametrach technologicznych miejsce pracy. Cieszę się, że taka odpowiedzialność cechuje pracowników wszystkich, począwszy od przeciętnego pracownika, kończywszy na zarządzie KGHM. Ta odpowiedzialność za miejsce pracy, za jakość tego miejsca pracy, za poziom rozwoju firmy w wielu segmentach. Obecne zużycie energii w KGHM to około 2,5 terawatogodzin. W przyszłości wzrośnie ono jeszcze o kilkadziesiąt procent. Poprzez uruchomienie bloków gazowo-parowych Polska Miedź stała się teraz firmą nie tylko górniczą i hutniczą, ale również energetyczną.